Statuty Rewolucyjne Unionizmu Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników, Iwa. Ostatnia aktualizacja, 27 czerwca 2021 i Wstęp w ludzkości tworzy walka między wyzyskiwaczami a wyzyskiwanymi, która obecnie przejawia się w atakach kapitalizmu i państwa na klasę robotniczą we wszystkich dziedzinach życia. Kapitaliści, menedżerowie i politycy organizują się, aby jak najbardziej wspierać swoje. Interesy. Jeśli chcemy się im przeciwstawić, realizować własne interesy i budować społeczeństwo, którego pragniemy, musimy przezwyciężyć słabość i dezorganizację ruchu robotniczego. Aby to osiągnąć, konieczne jest zorganizowanie się w strukturę walki, która jednoczy wszystkich rewolucyjnych robotników z całego świata. Działania takiej organizacji muszą pokazać, że jest ona w stanie przezwyciężyć. Kapitalizm i państwo. Zbudowany w ten sposób ruch emancypacyjny nie może zaakceptować linii działania popychanej przez ten urty ruchu robotniczego, które dążą do harmonii między kapitałem a pracą, pragnąc międzynarodowego pokoju z kapitalizmem i włączenia do państwa. Nie może też zaakceptować tych prądów, które propagują istnienie państwa lub dyktatury proletariatu co jest sprzeczne z naszym celem społeczeństwa opartego na jak największej wolności i dobrobycie dla wszystkich. Przeciwko ofensywie kapitału i polityków wszystkich odcieni, wszyscy rewolucyjni robotnicy świata muszą zbudować prawdziwe międzynarodowe stowarzyszenie robotników, w którym każdy członek będzie wiedział, że wyzwolenie klasy robotniczej będzie możliwe tylko wtedy, gdy sami robotnicy, jako wytwórcy, potrafią przygotować się w swoich organizacjach polityczno-gospodarczych do objęcia w posiadanie ziemi i fabryk oraz umożliwienia sobie wspólnego zarządzania nimi, w taki sposób, aby mogli kontynuować produkcję i życie społeczne. Biorąc pod uwagę tę perspektywę i cel, obowiązkiem pracowników jest udział we wszystkich działaniach, które prowadzą do rewolucyjnej transformacji społeczeństwa, zawsze dążąc do osiągnięcia naszych ostatecznych celów. Musimy dać odczuć naszą siłę poprzez ten udział, zawsze starając się dać naszemu ruchowi, poprzez organizację, działanie i propagandę, niezbędne środki do zastąpienia naszych adwersarzy. Podobnie, gdy tylko jest to możliwe, musimy realizować nasz system społeczny poprzez modele i przykłady, a nasze organizacje muszą wywierać, do granic swoich możliwości, jak, największy wpływ na inne tendencje? aby można je było włączyć do naszej walki, co jest wspólna walka przeciwko wszystkim metatystycznym i kapitalistycznym przeciwnikom, zawsze mając na uwadze okoliczności miejsca i czasu, ale pozostając wierna celom ruchu na rzecz emancypacji robotników. 2. Zasady rewolucyjnego unionizmu. Rewolucyjny unionizm, opierający się na walce klas, dąży do zjednoczenia wszystkich robotników w bojowe organizacje gospodarcze które walczą o uwolnienie się od podwójnego jarzma kapitału i państwa. Jej celem jest reorganizacja życia społecznego na bazie libertariańskiego komunizmu poprzez rewolucyjne działanie klasy robotniczej. Ponieważ tylko organizacje ekonomiczne proletariatu są w stanie osiągnąć ten cel, rewolucyjny związek związkowy zwraca się do robotników, jako wytwórców, twórców bogactwa społecznego, aby zakorzenić się i rozwijać wśród nich. W opozycji do nowoczesnych partii robotniczych, które deklaruje niezdolność do ekonomicznej reorganizacji społeczeństwa. Rewolucyjny unionizm jest zagorzałym wrogiem wszelkiego monopolu społecznego i ekonomicznego i zmierza do jego zniesienia poprzez ustanowienie wspólnot ekonomicznych i organów administracyjnych kierowanych przez robotników w terenie i fabrykach, tworząc system wolnych rad bez podporządkowania jakiejkolwiek władzy lub władzy politycznej. Impreza, brak baru. Jako alternatywę dla polityki państwa i partii rewolucyjny unionizm postuluje ekonomiczną reorganizację produkcji, zastępując panowanie człowieka nad człowiekiem administracyjnym zarządzaniem rzeczami. W konsekwencji, celem rewolucyjnego unionizmu nie jest zdobycie władzy politycznej, ale zniesienie wszystkich funkcji państwa w życiu społeczeństwa. Rewolucyjny unionizm uważa, że wraz z zanikiem monopolu własności musi nastąpić zanik monopolu dominacji, i że żadna forma państwa, jakkolwiek zakamuflowana, nigdy nie może być narzędziem wyzwolenia człowieka, lecz przeciwnie, zawsze będzie ono twórcą nowych monopoli i nowych przywilejów. Rewolucyjny unionizm ma dwojaką funkcję prowadzić codzienną rewolucyjną walkę o ekonomiczny, społeczny i intelektualny awans klasy robotniczej w granicach współczesnego społeczeństwa oraz edukować masy, aby być gotowym do samodzielnego zarządzania procesami produkcji i dystrybucji, gdy nadejdzie czas objęcia w posiadanie wszystkich elementów życia społecznego. Rewolucyjny, unionizm nie akceptuje idei, że organizacja systemu społecznego opartego wyłącznie na klasie produkcyjnej może być zarządzana przez proste dekrety rządowe i utrzymuje, że można ją osiągnąć jedynie poprzez wspólne działanie wszystkich robotników fizycznych i intelektualnych, w każdej gałęzi przemysłu, przez samo zarządzanie robotnikami w taki sposób, że każda grupa, fabryka lub gałąź przemysłu jest Autonomicznym członkiem większego organizmu gospodarczego i systematycznie prowadzi procesy produkcji i dystrybucji zgodnie z interesami społeczności, na podstawie uzgodnionego plan i na podstawie wzajemnego porozumienia. Rewolucyjny unionizm sprzeciwia się wszelkim tendencjom organizacyjnym inspirowanym centralizmem państwa i kościoła, ponieważ mogą one służyć jedynie przedłużeniu przetrwania państwa i władzy oraz systematycznemu tłumieniu ducha inicjatywy i niezależności myśli. Centralizm to sztuczna organizacja, która podporządkowuje tzw. niższe klasy tym, którzy twierdzą, że są lepsi, i pozostawia w rękach nielicznych sprawy całej wspólnoty, jednostkę zamienia się w robota o kontrolowanych gestach i ruchach. W scentralizowanej organizacji dobro społeczeństwa jest podporządkowane interesom nielicznych, Różnorodność zastępuje jednolitość, a osobista odpowiedzialność sztywna dyscyplina. W konsekwencji rewolucyjny unionizm opiera swoją wizję społeczną na szerokiej organizacji federalistycznej, to jest organizacja wyrastająca oddolnie, jednocząca wszystkie siły w obronie wspólnych idei i interesów. Rewolucyjny unionizm odrzuca wszelką działalność parlamentarną i wszelką współpracę z organami ustawodawczymi, ponieważ wie, że nawet najwolniejszy system głosowania nie może doprowadzić do zniknięcia wyraźnych sprzeczności w rdzeniu współczesnego społeczeństwa, a system parlamentarny ma tylko jeden cel udawać legitymizację panowaniu fałszu i społecznej niesprawiedliwości. Rewolucyjny unionizm odrzuca wszelkie granice polityczne i narodowe, które są arbitralnie tworzone, i, głosi, że tak zwany nacjonalizm jest tylko religią nowoczesnego państwa, za którą kryją się materialne interesy klas posiadających. Rewolucyjny unionizm uznaje tylko różnice ekonomiczne, czy to regionalne, czy narodowe, które wytwarzają hierarchię, przywileje i wszelkiego rodzaju ucisk, z powodu rasy, płci i wszelkich fałszywych lub rzeczywistych różnic, i w duchu Solidarności domaga się prawa do samostanowienia dla wszystkie grupy ekonomiczne. Z tego samego powodu rewolucyjny unionizm walczy z militaryzmem i wojną. Rewolucyjna związkowość opowiada się za propagandą antywojenną i zastępowaniem stałych armii, które są jedynie instrumentami kontrrewolucji w służbie kapitalizmu, robotniczymi milicjami, które podczas rewolucji będą kontrolowane przez związki robotnicze, żąda również bojkotuj embarga na wszystkie surowce i produkty niezbędne do wojny, z wyjątkiem kraju. W którym robotnicy znajdują się w środku rewolucji społecznej, w którym to przypadku powinniśmy pomóc im w obronie rewolucji. Wreszcie rewolucyjny unionizm opowiada się za prewencyjnym i rewolucyjnym strajkiem generalnym jako środkiem przeciwstawiania się wojnie i militaryzmowi. Rewolucyjny unionizm dostrzega potrzebę produkcji, która nie szkodzi środowisku i stara się zminimalizować wykorzystanie nieodnawialnych zasobów i wykorzystuje jeśli to możliwe, odnawialne alternatywy nie uznaje ignorancji za źródło obecnego kryzysu ekologicznego, ale pragnienie zarobku. Produkcja kapitalistyczna zawsze dąży do minimalizacji kosztów, aby uzyskać więcej zarobków, aby przetrwać i nie jest w stanie chronić środowiska. Podsumowując, światowy kryzys zadłużenia przyspieszył tendencję do komercyjnych zbiorów ze szkodą dla rolnictwa na własne potrzeby. Fakt ten spowodował zniszczenie lasów tropikalnych, głód i choroby. Walka o ocalenie naszej planety i walka o zniszczenie kapitalizmu muszą być połączone, inaczej obie zawiodą. Rewolucyjny unionizm twierdzi, że jest zwolennikiem metody bezpośredniego działania oraz wspomaga i zachęca do wszelkich walk, które nie są sprzeczne z jego własnymi celami. Jej metody walki to strajki, bojkoty. Sabotaż i tym podobne akcja bezpośrednia najgłębiej wyraża się w strajku generalnym, który powinien być także z punktu widzenia rewolucyjnego unionizmu preludium do rewolucji społecznej. Podczas gdy rewolucyjny unionizm sprzeciwia się wszelkiej zorganizowanej przemocy, niezależnie od „rodzaju rządu, zdaje sobie sprawę, że podczas decydujących walk między dzisiejszym kapitalizmem a wolnym komunizmem jutra dojdzie do niezwykle gwałtownych starć. W konsekwencji uznaje za słuszne, że przemoc może być używana jako środek obrony przed brutalnymi metodami stosowanymi przez klasy rządzące podczas walk, które doprowadziły do wywłaszczenia ziemi i środków produkcji przez ludność, rewolucyjną. Ponieważ to wywłaszczenie może być dokonane i doprowadzone do pomyślnego zakończenia jedynie przez bezpośrednią interwencję rewolucyjnych organizacji gospodarczych robotników, Obrona rewolucji musi być również zadaniem tych organizacji gospodarczych, a nie rozwijającego się ciała wojskowego lub kwazimilitarnego, niezależnie od nich. Tylko w ekonomicznych i rewolucyjnych organizacjach, klasy robotnicze istnieją siły zdolne do jej wyzwolenia i niezbędna twórcza energia do reorganizacji społeczeństwa na bazie wolnościowego komunizmu. 3. Nazwa Międzynarodowej Organizacji Międzynarodowa Więź Walki i Solidarności, która jednoczy rewolucyjne organizacje związkowe na świecie, nazywa się Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, IWA. 4. Cele i zadania IWA-IWA ma następujące cele: organizować i naciskać na walkę rewolucyjną we wszystkich krajach w celu zniszczenia raz na zawsze obecnych reżimów politycznych i gospodarczych oraz ustanowienia libertariańskiego komunizmu. Dać organizacjom związkowym bazę narodową i przemysłową, a tam, gdzie to już istnieje, wzmocnić te organizacje, które są zdeterminowane walczyć o zniszczenie kapitalizmu i państwa. Aby zapobiec przenikaniu jakichkolwiek partii politycznych do gospodarczych organizacji związkowych i zdecydowanie walczyć z każdą próbą kontrolowania związków przez partie polityczne. Tam, gdzie wymagają tego okoliczności, Ustanawiać w drodze działania, która nie jest sprzeczna za B i C. Tymczasowe sojusze z innymi organizacjami proletariackimi, związkowymi i rewolucyjnymi w celu planowania i przeprowadzania wspólnych działań międzynarodowych W, interesie klasy robotniczej. Takie sojusze nigdy nie mogą być z partiami politycznymi to jest z organizacjami, które akceptują państwo jako system organizacji społecznej. Rewolucyjny unionizm odrzuca kolaborację klasową, która charakteryzuje się uczestnictwem w komitetach zorganizowanych w ramach państwowych schematów korporacyjnych, np. w wyborach związkowych do komitetów przedsiębiorstw, oraz akceptacją dotacji, opłacanych związkowych specjalistów i innych praktyk, które mogą zepsuć anarchosyndykalizm demaskować i zwalczać arbitralną przemoc wszystkich rządów przeciwko rewolucjonistom oddanym sprawie rewolucji społecznej, zbadać wszystkie problemy, którymi zajmuje się światowy proletariat, w celu wzmocnienia i rozwoju ruchu w jednym lub kilku krajach, które pomagają bronić praw i nowych zdobyczy klasy robotniczej lub organizować rewolucję dla samej emancypacji. Podejmowanie działań samopomocowych w przypadku ważnych walk ekonomicznych lub walk krytycznych przeciwko jawnym lub ukrytym wrogom klasy robotniczej. Udzielać moralnej i materialnej pomocy ruchom robotniczym w każdym kraju, w którym kierownictwo walki jest w rękach Narodowej Organizacji Ekonomicznej Proletariatu, międzynarodówka interweniuje w sprawy związkowe danego kraju tylko wtedy, gdy jego afiliowana organizacja w tym kraju tego zażąda lub gdy oddział łamie ogólne zasady międzynarodówki. V. Warunki przynależności następujące osoby mogą być powiązane z IWA, Narodowe Rewolucyjne Organizacje Syndykalistyczne, które nie należą do żadnej innej organizacji międzynarodowej. W każdym przypadku, w każdym kraju, będzie istniała tylko jedna sekcja. Sekcje afiliowane muszą ratyfikować zasady taktyki i cele IWA oraz wysłać kopię jej statutu i zasad do sekretariatu. Sekretariat poinformuje sekcję o pochodzeniu kontaktu lub kontaktów, które złożyły wniosek o afiliację mniejszości rewolucyjnych syndykalistów zorganizowane w innych narodowych organizacjach powiązanych z innymi międzynarodówkami związkowymi, organizacje związkowe, rzemieślnicze, przemysłowe lub ogólne które są niezależne lub stowarzyszone z organizacjami krajowymi nienależącymi do IWA, które akceptują deklarację zasad i celów IWA. Każda organizacja rewolucyjnej propagandy związkowej, która akceptuje deklarację zasad i celów IWA i która działa w kraju, w którym nie ma organizacji krajowej stowarzyszonej z IWA. Ponieważ IWA składa się tylko z legalnych lub nielegalnych sekcji, z bezpośrednimi powiązaniami w poszczególnych krajach, Jedynymi grupami, które mogą być uznane za sekcje IWA, są te grupy na wygnaniu, które mogą dać sekretariatowi wyraźny dowód, że są autentycznymi przedstawicielami organizacji, które działają i pracują w poszczególnych krajach. W każdym razie w każdym kraju może istnieć tylko jedna sekcja. Następujące rodzaje zachowań mogą prowadzić do wykluczenia lub zawieszenia: nieprzestrzeganie zasad, taktyk i celów IWA. Nieuiszczenie opłat afiliacyjnych. Jeżeli sekcja nie wniesie składek przez rok, kongres będzie musiał rozważyć skreślenie sekcji. Jeżeli sekcja nie uczestniczy w spotkaniach i kongresach Międzynarodowego Stowarzyszenia, ani nie odpowiada na prośby o kontakt ze strony sekretariatu lub sekcji, bez wyjaśnienia. Na kongresie IWA odbywa się afiliacja i deafiliacja. W okresie między kongresami sekcja może odłączyć się od IWA. Zawieszenie może zostać uzgodnione na posiedzeniu plenarnym lub kongresie na podstawie wcześniejszego wniosku lub w drodze referendum, jeśli zgodzi się na to posiedzenie plenarne lub kongres. Sekcja może zostać zawieszona z powodu niezgodności ze statutem lub działań przeciwko porozumieniom kongresu lub interesu IWA. Do uzgodnienia na podstawie wniosku i decyzji sekcji. Członkostwo może zostać zawieszone z powodu rozłamu lub niejasności co do tego, czy sekcja nadal pozostaje do czasu przeprowadzenia dochodzenia przez Komisję? Jeśli sekcja nie jest w dobrej kondycji, nie spłaca należności za rok, ale Kongres postanowił nie zdysfiliować, sekcja może zostać zawieszona? Zawieszenie oznacza, że sekcja nie ma prawa głosu na Kongresach, plenarnych lub referendach, ani prawa do składania wniosków. Zachowuje takie same prawa jak przyjaciół IWA do otrzymywania dokumentów, uczestniczenia we wszystkich kongresach i opiniowania. Jeżeli sekcja pozostaje zawieszona przez pewien czas, kongres może na taki wniosek podjąć decyzję o zmianie jej statusu na przyjaciół. 6. Kongresy międzynarodowe międzynarodowe kongresy IWA odbywają się co trzy lata. Sekretariat z odpowiednim wyprzedzeniem przed kongresem zwróci się do sekcji o kwestie lub sugestie, którymi ma się zająć kongres. Sekretariat sporządzi następnie agendę, która wraz z przedstawionymi wnioskami zostanie przesłana organizacjom afiliowanym co najmniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem kongresu. Każda sesja plenarna lub kongres jest nagrywana, a protokoły sporządzane są tak wiernie, jak to możliwe. Protokoły podlegają zatwierdzeniu przez sekcję porozumienia i rezolucje uchwalone przez kongresy międzynarodowe są wiążące dla wszystkich organizacji afiliowanych. Z wyjątkiem sytuacji, gdy organizacje te uchwałą kongresu narodowego lub w drodze referendum odrzucą porozumienia Kongresu Międzynarodowego. Na wniosek co najmniej trzech krajowych organizacji stowarzyszonych umowa międzynarodowa może zostać przedłożona do rewizji w drodze referendum ogólnego we wszystkich sekcjach. W międzynarodowych referendach i kongresach każda sekcja ma jeden głos i zaleca się dążyć do jednomyślności przed przystąpieniem do głosowania. 7. Transfer międzynarodowy: Każdy członek organizacji zrzeszonej WIWA, który opłacił wszystkie swoje składki afiliacyjne. Ale mieszka w innym kraju niż ten, w którym został zrzeszony, powinien nie później niż miesiąc po przybyciu wykonać jego przeniesienie do odpowiedniej organizacji Krajowej Organizacji Afiliowanej przy IWA. Przeniesienie to musi zostać zatwierdzone przez wspomnianą Organizację Krajową bez wpisowego wpisowego. W przypadku przymusowego masowego wygnania, przynależność jest dobrowolna jeśli istnieje przynależność do organizacji na wygnaniu uznanej przez Iwa. 8. Sekretariat koordynować działalność międzynarodową Iwa, pozyskiwać i organizować dokładne informacje dotyczące propagandy i walki we wszystkich krajach, jak najlepiej realizować uchwały kongresów międzynarodowych oraz dbać o całość pracy Iwa, wybiera się sekretariat składający się z co najmniej trzech osób, z jednej lub więcej sekcji. Sekcje prowadzące sekretariat są wybierane lub są przez Kongres lub w międzynarodowym referendum. Zazwyczaj sekretariat jest prowadzony przez jedną sekcję, ale to zadanie może być dzielone. Sekretarz Generalny, Skarbnik i pozostali członkowie będą wybierani przez osoby sprawujące sekretariat. Członkowie sekretariatu rozdzielają zadania i pracę między sobą. Mogą również delegować niektóre zadania do innych sekcji. Członkowie partii politycznych nie mogą zajmować odpowiedzialnych stanowisk w Sekretariat jest wybierany, jak wskazano powyżej, na okres od jednego regularnego kongresu do następnego. Ta sama sekcja S powinna służyć tylko przez dwa terminy kolejno. Sekcja, sekcje prowadzące, sekretariat powinny podlegać rotacji. Sekretariat może powrócić do sekcji, która go poprzednio sprawowała, dopiero po pewnym okresie rotacji. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, gdy kongres nie wybierze nowego sekretariatu, musi uzgodnić środki, jakie należy podjąć. Sekretariat nie pobiera wynagrodzenia ani żadnych osobistych opłat za wypełnianie swojego mandatu. Sekretariat będzie dostarczał, iwa okresowe raporty finansowe. Jest odpowiedzialny za dystrybucję pisemnej komunikacji do wszystkich sekcji i przyjaciół oraz za prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Musi sporządzić pisemny raport ze swojej działalności w okresie między kongresami i sesjami plenarnymi. Sprawozdanie musi być przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić afiliowanym sekcjom zdobycie go przed odbyciem kongresu i sesji plenarnej. Jednocześnie przedstawia się i przesyła do sekcji sprawozdanie administracyjno-gospodarcze. Zjazd i zgromadzenie plenarne powołują komisję, która w trakcie zjazdu i zgromadzenia plenarnego dokona kontroli ksiąg rachunkowych. Zastępca sekretariatu wicesekretariat jest również wybierany przez kongres lub w referendum. Wicesekretariat jest upoważniony do zastępowania sekretariatu jedynie w przypadku gdy stanie się całkowicie niesprawny lub zostanie odwołany przez sekcję. Nie jest upoważniony do reprezentowania IWA ani pełnienia innych funkcji, chyba że są to zadania delegowane przez sekretariat. Przypominanie: sekretariat może zostać odwołany w wyniku referendum sekcji IWA. Aby zainicjować referendum, co najmniej trzy sekcje IWA muszą poprzeć wniosek. Na. Wniosek poparty przez trzy sekcje referendum musi być ogłoszony niezwłocznie, a sekcje mają 90 dni na głosowanie. W przypadku, gdy sekretariat nie rozpocznie referendum w ciągu tygodnia, od momentu poparcia wniosku przez sekcja 3, wicesekretariat powinien to zrobić. W przypadku odwołania sekretariatu zastępca sekretariatu powinien przejąć jego rolę do następnego kongresu. W szczególnych okolicznościach zastępca sekretariatu musi zastąpić sekretariat w przypadku represji politycznych, aresztowań, wojny lub innych zdarzeń siły wyższej, które uniemożliwiają wykonanie stanowiska. W takich przypadkach sekretariat nie jest uważany za odwołany, ale zastąpiony. Jeśli jest to możliwe i wykonalne, sekretariat może zostać później przeniesiony z powrotem do tej sekcji. Jeśli sekretariat nie działał przez okres ponad trzech miesięcy, nie odpowiadał na korespondencję, telefony ani nie wydawał biuletynów, lub jeśli nie zwołał prawidłowo kongresu lub zgromadzenia plenarnego bez powodu lub porozumienia, powodując odroczenie o więcej niż trzy miesiące, wicesekretariat powinien przejąć funkcję sekretariatu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania IWA. Po objęciu tych obowiązków wicesekretariat powinien poinformować sekcję i wystąpić z wnioskiem o odwołanie sekretariatu w trybie referendum opisanym powyżej. 9. Finanse umożliwić IWA prowadzenie i wzmocnienie jej działań międzynarodowych oraz dać solidne podstawy propagandzie pisemnej, umożliwienie jej publikowania okresowych publikacji w regularnych odstępach czasu pozwolić jej uczestniczyć we wszystkich przejawach życia rewolucyjnego syndykalizmu w różnych krajach, uczynić ją zdolną do promowania idei rewolucyjnego syndykalizmu w krajach, w których nasze idee i taktyki są słabo reprezentowane, i wreszcie, aby umożliwić IWA satysfakcjonującą i natychmiastową reakcję na wezwania do solidarności, które może otrzymać, każdy członek organizacji stowarzyszonej z IWA będzie płacić miesięcznie. Jako międzynarodową opłatę członkowską, kwotę jednego dolara amerykańskiego, jeden uslub, równowartość w walucie krajowej, biorąc pod uwagę wartość wymiany w danych krajach. Dla tych sekcji, które znajdują się w trudnej sytuacji, składki ustalane są w porozumieniu z resztą IWA. Każda sekcja afiliacyjna sama decyduje o procedurze, którą należy zastosować. Aby otrzymać opłatę afiliacyjną od swoich członków, IWA posiada specjalną pieczęć dostęplowania legitymacji dla tych sekcji, które sobie tego życzą. Sekcja partnerska przesyła do IWA ustaloną opłatę członkowską co kwartał. X. Publikacje sekretariat publikuje, publikacja, która powinna być publikowana tak często, jak to możliwe. Pożądane jest aby wszystkie gazety wydawane przez organizacje zrzeszone w IWA lub z nim sympatyzujące zarezerwowały na swoich łamach specjalne miejsce na informacje z IWA, na wezwania do międzynarodowej solidarności i na ogólną propagandę. Ulotki propagandowe, skierowane głównie tam, gdzie nasz ruch nie ma żadnej krajowej organizacji stowarzyszonej. Wszystkie inne publikacje, periodyczne lub nie, które kongres może zadecydować, ta wersja statutu została zatwierdzona przez nadzwyczajny kongres iwa w dniu 27 czerwca.